Kochani, wielkie brawa zespół Buffalo! Kochani, oni jeszcze do nas wrócą, ale już za chwilę chcieliśmy zaprosić na scenę wyjątkową osobę. Tak jest. Zapraszamy człowieka, który nie patrząc na przeciwności losu, postanowił zmierzyć się z problemem dzieci chorych na PAS. W wieku 2 lat został adoptowany, jak sam mówi, przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza. Prywatnie właściciel firmy Polsprzęt, kochający mąż i adopcyjny tata 2 chłopców chorych na PAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek wywrotowiec, twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Praktyk w pracy z dziećmi chorymi na PAS, odbył niezliczoną ilość szkoleń i uczestniczył w wielu konferencjach, między innymi dotyczącymi tematyki traumy, PAS i zaburzeń zachowania. Kochani, na scenę zapraszamy prezesa Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Janusza Morawca. Duże brawa. Oraz przyjaciół Fundacji. Zapraszamy. Ciągle chcę dać ci zdrowo, nie mogę zacząć, nie chcę myśli z sobą.